Cześć Szymaneczko, witajcie w kolejnym dniu majstra na warsztacie. Poniedzielnik, majster bardzo nie lubi poniedziałków, ale działamy dalej, działamy z Suzuki. I co chciałem wam pokazać, ten syf to akurat nie. Chciałem wam pokazać Suzuki. Tak wyszło po malowaniu, tu już są nałożone dwie warstwy, także Bajlando, dla mnie bombka, jak zawsze. Troszkę tu zeszło z czyszczeniem, wiadomo, tu pamiętacie, przepraszam, tu pamiętacie było kupę rdzy. Jest to wszystko wyczyszczone, pomalowane tymi podkładami z Master Bonda. Master Bond, a to jest firma inna, tylko już nie pamiętam, ale to wam jeszcze powiem, albo cofniecie sobie do innych filmów, to zobaczycie. Tak to wszystko wygląda. Miałem nie pryskać tej oryginalnej konserwacji, ale stwierdziłem, że w razie jakby była gdzieś tutaj, pojawiała się jakieś oznaki korozji, czy tu one były, tu gdzie było, gdzie zauważyłem, to wszystko jest czyszczone, nie? O, tak jak tutaj właśnie było, to jest wyczyszczone. Wiadomo, tej starej gumy nie ściągnę, by trzeba było wszystko skrobać, ale mówię, to już jest inna bajka i to inaczej się nazywa, inaczej się za to płaci. Chyba wszyscy o tym wiedzą doskonale. Ale i tak przeleciałem całe podwozie właśnie Master Bondem z dodatkiem tego cynku i aluminium. A tak jak tu widzicie, żeby jednak mieć pewność, że gdzieś w razie W jakby coś było, to żeby było zalane, nie? To ładnie się powinno zgryźć z tą rdzą. Nawet jakby gdzieś została i powinno to ładnie trzymać. Znaczy zatrzymać korodowanie, tak? O, w tym sensie. No bo nie wiadomo w sumie co tu jest pod tą powłoką. Chociaż no nie, bo tutaj skrobałem i była czysta farba, także jest ok. Także mówię, no wszędzie gdzie się dało, to się zrobiło. A reszta jest... Wygląda tak jak wygląda. O, tu, aha, światła nie ma. Tu sanki przeciągnąłem też. O, sanki są przeciągnięte, wyczyszczone szczotką. Tu korozja trochę była, bo według mnie nie ma sensu tego piaskować, bo do piaskowania by trzeba było wszystko ściągać. Bo i tak od góry tutaj niczym się nie wejdzie, nie ma opcji, bo tam jest silnik i tak dalej, więc wiecie o co chodzi. Dobra, tak to wygląda. Ostatni rzut oka, kiedy jest szare, za chwilę będzie czarne. To podwozie akurat leci w Bolla, więc majster już przestań gadać do dzieła. No dobra, nie chce mi się dzisiaj, powiem wam, masakra. Jak to w poniedziałek, no ale dobra. Lecimy, to malujemy, ja dzisiaj tylko to prysnę i jadę na działkę. Działać muszę drewna, trzeba zrobić tutaj do garażu na zimę, bo to już czerwiec za niedługo, a ja nie mam ciuka drewna. Później znowu się obudzę z palcem w nocniku. Dobra, ja maluję i widzimy się później. Kolejny odcinek z SX-a Suzuki. I co? Suzuki już rozfoliowane. Tu tylko jeszcze sprężynki wiszą do niego. Pomału to składamy. Już wam pokazuję. Tak to wyszło. Belka pomalowana. Spód już jest czarny, bo tam nie było pokazywane. Spód już jest czarny. Progi zapuszczone. Wszystkie profile wewnętrzne. O, może tak. Wszystkie profile wewnętrzne zapuszczone. Wiszą sopelki. Wszystko jest na czarno. Belka czarna. Tutaj wszystko pomalowane. Osłony te, tarcze kotwiczne też. Bag już założony. I co? I wlatuje dzisiaj dyfer, półośki, sprężynki i amortyzatory. Dzisiaj myślę, że to złożę nad kola. I lecimy dalej. No i mały update'ik z Suzuki. Suzuki już na kołach. Został tylko syf. Po nim majster ogarnie. Suzuki na kołach, sorki. I co? Gotowe. W sumie wszystko gotowe, już poskręcane. Może wyjeżdżać. Majster zakończył swoje prace. 60 godzin pracy w sumie przy nim. Bo teraz sobie tak liczyłem. Jak to poszło? No trochę zeszło przez ten kompresor, ale już jedzie niespodziewanka. Będzie następny unboxing u majstra. Bo to nie daje rady. To nie daje rady przy takich pracach. W ogóle nawet już przy lakierowaniu się długo pompuje. Także nie daje rady. Jedzie niespodziewanka. A w Suzuki, tak jak mówiłem, 60 godzin, żeby spód tego Suzuki i tył prezentował się tak. Jak chcecie, to wam pokażę jeszcze, jak to wygląda już w całości poskładane, co było robione. Majster latarynkę byś wziął, nie będzie tak widać, no w podwórku jeszcze jasno, nie będzie tak widać, będzie chyba, co było robione. W sumie z części to nic, belka była ściągana, rozbierana cała, piaskowana, sprężyny były odświeżone, tarcze kotwiczne w piachu, piaskowane, sprężyny i amortyzatory są odświeżone tylko. Tu gdzie była rdza, to były przypiaskowane, nie? Sprężyny były w miarę ok, ale je przemalowałem już razem, ładnie to wszystko wygląda. Tak samo półośki były piaskowane, tutaj, tutaj i tam, i pomalowane. Czyli podkład epoksydowy, zamykający epoksyd i poliuretan na górę. Także ma to trzymać. Jeżeli chodzi o podłogę, to podkład epoksydowy, zamykający epoksyd, taka bariera. I tu akurat poszedł środek do konserwacji z Bolla. Środki, profile zamknięte. Jest wosk z Bolla. Bez żadnej reklamy, oczywiście, nic tu nie reklamujemy, ale mówię, co tu akurat poszło. Tu akurat poszło, tu poszedł Boll. I myślę, że nie wytrzyma krócej jak Sika. Tak mi się wydaje. Ale możecie wyrazić swoją opinię, jestem bardzo ciekaw, co na ten temat myślicie. Tylko że, nie wiem, ten Boll chyba jeszcze nie wysechł, bo się tak trochę palcuje, lepi się. Czy on wyschnie, czy nie? Powinien wyschnąć. Zobaczymy. Dobra, tak to wygląda. Wału nie robiłem, nie piaskowałem, bo nie wiadomo, co z nim będzie. Czy on będzie do roboty, bo tutaj strasznie krzyżaki są, tak szczekają, można powiedzieć, jak się kręci, tak? Tak przeskakują kulki w środku. Ale teraz widzę, że on jest tak w sumie na wprost. Bo byłem się teraz przejechać i nie czuć, że faktycznie żadnych wibracji ani nic, wszystko gra. Ale może kiedyś... No nie wiem, teraz to żałuję, że go w sumie nie pomalowałem. Ale tak jak mówię, te krzyżaki są do wymiany i myślałem, że to będzie drgało albo coś. Ale nie, tak czy inaczej go zostawiłem, jak będzie kiedyś ktoś coś robił, to i tak pewnie będzie piaskowane. Bo tutaj nie ma zawleczek, tylko jest zaprasowywane, więc majster by tego i tak nie ogarnął, bo to później i tak idzie na wyważarkę i tak, więc zostawiłem. No i co, tak to wygląda. Sanki tutaj przodu, guzik tu widać, są tylko pryśnięte tutaj poliuretanem. No w podkładzie też są, w poliuretanie też, ale tylko spody, wiadomo, bo tu góra to motor. No i tyle. Tak to wygląda od spodu. Zresztą widzieliście tam, jak było jasno, było to porozbierane, to było lepiej zobaczyć, nie? Śruby wszystkie są czyszczone, piaskowane i malowane później, nie? Widać, o. Są pociągnięte, a to już pociągnięte jest szprejem. Szprejem, żeby szybko nie pordzewiało. Tej blachy nie robiłem tutaj, bo tu są kołki w baku metalowe. Jedna śruba mi się nie chciała odkręcić i nie chciałem narobić dziur w baku później, żeby to łatać, dlatego tego nie ruszałem już, trudno, zostało. Reszta opaski były ściągane, piaskowane i wszystko malowane. No i dobra, tyle z Suzuki. Tyle z Suzuki. Majster się z wami żegna. Co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że tu nie było z części takiej, nic nie było wymieniane. W sumie wszystko się ładnie porozkręcało, poskręcało. Wyczyszczone, pomalowane. Nadkola pozakładane, niewiele widać. Ale majster ma pewność, że jest zrobione dobrze. I co? Tyle z Suzuki. Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!